wiersz o pielgrzymce. Z Głogowa z ojcem proboszczem do Międzyrzecza z pielgrzymką żeśmy się wybrali. W Międzyrzeczu Panu Bogu i Matce Bożej z koroną królów w modlitwie hołd oddali. Do Głogowa bezpiecznie wrócili, w boskiej wierze w Jezusa Chrystusa baterię duchową napełnili. No, są dwie zwrotki, a jeszcze środek brakuje. No to dorobić jeszcze. Takie bardzo dobre, oczywiście, twórcze, bardzo dobrze. Na tablicę. Czyli co, jeszcze jedna zwrotka? Tak jest. Ja tam rymowałem. Jeszcze jedna zwrotka. Jakbym dobrze posiedział, to nawet więcej zwrotek. No to już! Jak mnie nie chcecie gadać, musicie mnie słuchać teraz. Więc to jest jeszcze gorsze. Nie, wcale nie. Trzecia konferencja. Szwagier mówi, że nie. To był kawał? Znaczy posłucham. No to ja wam powiem, jakie są plany jakieś na przyszłość jeszcze. Teraz w czasie wakacji udało się parę rzeczy podciągnąć związane z uruchomieniem przedszkola w naszej parafii. Jesteśmy na takim etapie, że zakończone są prace związane z dokumentacją. Jeśli chodzi o ekspertyzę i oczywiście związane z przygotowaniem projektu. Obecny projekt został złożony do starostwa po długiej batalii prac związanych właśnie z dokumentacją. Wszystkie już, myślę, że to już tylko formalność jest, podbicie pieczątek i zakończenie prac tych związanych z przygotowaniem do prac już takich związanych z remontem. Były parafialne, ma powstać przedszkole na powierzchni 138 metrów kwadratowych, plus jeszcze pomieszczenia gospodarcze. I nie powiem, nie łatwa to sprawa jest. Mamy fundację, która to przedszkole buduje. Fundacja Edukacja z Wartościami Dolny Śląsk została założona, mają swój KRS. Ma już przygotowane pod taką pracę i też uruchomienie przedszkola. Oczywiście to jest też wiele jeszcze przed nami, bo i kadra, przygotowanie tej kadry do pracy, więc mamy cały rok, aby to uczynić i od przyszłego roku, od września uruchamiamy. Pierwsze chyba dwa roczniki, trzecie czterolatki i w przyszłości liczymy, że te dzieci kończąc przedszkole będą szły dalej do szkoły, też uruchomimy w Głogowie. Chyba ta formacja jest ważna, żebyście mieli pewność, że wysyłają dzieci do przedszkola, później do szkoły, że nikt nie będzie im proponował karty LGBT, co najwyżej kartę rodziny, a nie LGBT. Więc na pewno to macie pewność, że w takim przedszkolu czy szkole na pewno ta edukacja będzie właściwa, prawidłowa. Tak, żebyście nie mieli wątpliwości, po co to wszystko robi. No i oczywiście formacja dzieci. Jestem przekonany, że to nie tylko przedszkole, ale też formacja rodziców czekują przy parafii. Chcemy tworzyć też takie centrum rodziny dla rodziców, rodzin, żeby nawet dzieci, które są posyłane do Komunii Świętej, młodzież do sakramentu bierzmowania, żebyśmy od razu całościowo brali na siebie nie tylko dzieci, bo ja zawsze tłumaczę to rodzicom, że nie tylko wasze dzieci idą do komunii, wy też idziecie do komunii. To nie tylko wasze dzieci idą do bierzmowania, wy też jesteście bierzmowani. Więc ta formacja musi być wszechstronna. Idziemy całościowo, informujemy. Oczywiście też dlatego też są potrzebni i psycholodzy, osoby, które potrafią pracować indywidualnie. Chcemy tworzyć jakieś takie centrum formacji rodziny. Związane to byłoby
z formacją, też jakimiś prelekcjami, wykładami specjalnymi dla rodzin. Więc to myślę o tym, żeby po to jest ta fundacja, żeby iść całościowo. Nie tylko w przedszkole, ale tworzymy wszystko. Tak samo i widzimy te pielgrzymki, to po to też są, żebyśmy się formowali, ale też ta formacja jest potrzebna na miejscu. I może tak być, że ktoś w rodzinie potrzebuje kogoś, nawet do terapii. Często jest tak, że rodzice przyprowadzają dziecko, bo mamy terapeutkę w parafii. I mówi ta terapeutka, tak naprawdę to nie tylko rodzice, dzieci potrzebują, ale często rodzice potrzebują terapii. Więc przyprowadzają dziecko i później się okazuje, że rodzice też zaczynają rozumieć, że to oni potrzebują tej terapii. I idą też na terapię, też zaczynają inaczej to wszystko rozumieć. Dlatego też i to jest praca indywidualna z poszczególnymi osobami. Myślę, że takie centrum formacji rodziny jest potrzebne też naszej parafii. I chcemy takie coś tworzyć w przyszłości. Mamy już terapeutę, będzie też prawnik pracował u nas w parafii i też będzie to załatwione przez fundację. Więc dlatego też proszę Was też o modlitwę, wsparcie tym wszystkim, bo to jest potrzebne. Myślimy już o przyszłości, myślimy, co będzie dalej z naszymi dziećmi, młodzieżą i trzeba włożyć jeszcze więcej pracy. Trochę tam ta pandemia trochę przeszkodziła, widzimy coraz mniej ludzi w kościele. Niektórzy się może przyzwyczaili, że można żyć bez mszy świętej, niedzielnej, że nie potrzebują już kontaktu z Kościołem, spowiedzi. Ile takich osób przychodzi się wyspowiadać teraz, po kilku miesiącach, mówi przez 3-4 miesiące nie chodziło do Kościoła, przyszli się wyspowiadać i mówi, wcale mi tego Kościoła nie brakuje. Nie? Więc dlatego też mówię, jakie to jest szkodliwe, jakie to jest złe, dlatego też tutaj bym prosił, trzeba wspierać innych, pomagać. Też i w naszej parafii, jeśli chodzi o formację, jest bardzo ważna ta duchowa formacja, ale też nie zapominamy o ubogich. W tej chwili też uruchomiliśmy już od ponad pół roku spiżarnię Caritas. Mamy uruchomione lodówkę społeczną, ale już w najbliższych miesiącach powstanie też bank żywności. Więc też idziemy w tym kierunku, żeby też wspomagać. I też ostatnio mówiłem na Radzie Parafialnej, że wciąż brakuje osób, które by pracowały też tutaj charytatywnie. Trzeba wspomagać. Dlatego też mamy takie osoby oczywiście, ale to jest tak, że ktoś przychodzi na chwilę, podchodzi, to trzeba na stałe konkretnych ludzi. I dobra, mamy współpracę z MOPS-em. I pod takim kątem, że nawet kiedy kogoś brakuje w Caritasie, to zawsze wspomagają mnie panie z MOPS-u. Więc dlatego też bardzo duża to jest pomoc z ich strony. Tak samo jeśli chodzi o rozliczanie banku żywności, też bierze to na siebie MOPS. Wybrałem jest troszeczkę dużo wypakierkowej pracy, bilansów, nie tylko rozdawanie, ale też trzeba to wszystko niestety udokumentować. Więc dlatego też dużo przy tym kartoteka, każda rodzina otrzymuje kartotekę. I na tej kartotece jest według ilości osób rozdawane, na przykład przywożą 5-6 produktów na miesiąc i są rozdawane według ilości osób w rodzinie. Dlatego też i mamy w Głogowie takich około 600 rodzin zarejestrowanych. I chcemy to podzielić, żeby było 200 było w naszej parafii, 200 parafii Świętego Mikołaja i na Koperniku też około 200 osób. Więc dlatego też już mamy taki podział między kapłanami i też chcemy to uczynić. Kolejna taka bardzo ważna akcja, która będzie w Głogowie, to jest ostatni tydzień października, dokładnie od 26 do 31 października. To jest też odpowiedź na te Halloween, bo też chcemy pokazać, jak powinien świętować uroczystość wszystkich świętych katolik, chrześcijanin. Jesteśmy chrześcijanami, a nie poganami. Oczywiście, jak ktoś chce świętować jak poganin, to sobie świętuje jak poganin. Mnie to nie przeszkadza.
ale jak jesteśmy chrześcijanie, to też to czynimy jako chrześcijanie. Zachęcam do udziału w takiej modlitwie. We wszystkich parafiach będzie adoracja, msza święta i konferencja od poniedziałku do soboty. W naszej parafii Klemensa będzie 29, to będzie czwartek. I przychodzimy z relikwiami świętych do wszystkich parafii. Wiem, że na Koperniku będzie 31, będzie to ostatni dzień tego tygodnia, a u nas będzie 29. I ten rok przeżywamy jako rok jubileuszowy, 200. rocznica śmierci świętego Klemensa, więc modlimy się przy relikwiach świętego Klemensa. A dla mnie to jest niezwykła postać. Odkrywam bardzo wiele o Klemensie, a nawet odkryliśmy to niedawno, że już mamy to potwierdzone, że święty Klemens był Głogowiem. Krótko, dokładnie był w 1808 roku w lipcu w Głogowie, w twierdzy Głogów. W drodze do Wiednia z Kostrzynia. Tam był w więzieniu przez prawie miesiąc. Później go wypuszczono i poznał, bo miał nakaz iść do Wiednia. Idzie z klerykiem Marcinem Clarkiem i Marcin Clark zgubił mu dokumenty. Wzięli go za szpiega. Legitymowali w Głogowie i tylko uratowało go to i Klemensa, że znali Klemensa. Klemens wiemy, że był przez ponad 20 lat. Był ponad 21 lat w Warszawie. Założył kościół, można powiedzieć, założył. No tam po prostu założył zgromadzenie, przeniósł zgromadzenie poza Alpy. Był pierwszym takim, który przeniósł, dlatego nazywano go drugim założycielem redemptorystów. I święty Klemens prowadził misję nieustanną. Malutki kościół, ktoś kiedykolwiek będzie w Warszawie, na Starym Mieście, za kościołem wizytek, jest mały kościół świętego Benona. Taki maleńki, że może jak ten autobus powierzchnia tego kościoła jest, więc niewielki. Razem z prezbiterium. A z takiego małego kościoła zrobił misję na całą Warszawę. Więc dlatego też było to niezwykłe, to co on robił. Też zakładał szkoły, sierocińce były. Pierwsza szkoła zawodowa dla dziewczyn, gdzie uczyły się szyć, uczyły się gotować, uczyły jakieś tam różne prace wykonywać. Więc zbierał te sieroty i uczył. Jak czytałem listy świętego Klemensa do generałów, to wyprzedzał epoki. Potrafił tak mądrze pisać na tamte czasy. Widział wiele, wiele więcej niż inni nawet. Nawet niż generałowie. Ale był niewygodny, bo właśnie działał, bo robił dużo dobra. Tak może być, że nawet ktoś czyni bardzo dużo dobra, a stał się niewygodnym. Więc został wyrzucony przez Napoleona z Warszawy. Oskarżono go, nie wiadomo o co, oczywiście bezpodstawne oskarżenia. I później Klemens musi już udawać się do Wiednia, ale nie w pracy, nie może już podjąć żadnej pracy duszpasterskiej. Zakaz ma pracy duszpasterskiej, ale to mu nie przeszkadza, żadne zakazy. Mimo, że mu zakazują, on dalej działa. Jest posłany do sióstr urszulanek w Wiedniu, tam ma je spowiadać. Później do kościoła, ma pomagać w kościele minorytów, taki włoski kościół w Austrii, w Wiedniu. Ale mimo wszystko pracuje, ma mały, skromny pokoik przy kościele, tam mieszka, tam przychodzą studenci i naucza ich. Przekazuje w tajemnicy, może przed władzami, nie może się ujawnić. A jeszcze jest jedno bardzo ważne odkrycie. Myśmy tego nie wiedzieli. To jest odkrycie tegoroczne. W tym roku odkryliśmy, że otrzymał najwyższe odznaczenie naszego narodu. Order Orła Białego. Od króla
Stanisława Poniatowskiego. Fakt faktu, że nie ma to, nie jest to zapisane nigdzie, dlatego że król Stasiu rozdawał na prawo i lewo te ordery, więc dlatego oni niekoniecznie zapisywał. Dlatego on też nie zapisał o tym, że Klemens otrzymał order. Po jego śmierci odnaleziono ten order w szufladzie w Wiedniu i Austriacy schowali ten order. Ale napisał o tym jego przyjaciel. Nazwisko Werner się nazywa, nie pamiętam, Zachariasz Werner, z którym był wywiad w 1844 roku, czyli 24 lata po śmierci Klemensa, i właśnie powiedział o tym, że otrzymał ten order. Udało się odnaleźć ten order. No, Austriacy trzymają gdzieś tam go w szufladzie dalej, ale zrobili zdjęcie i posłali. Trzeba tam pojechać i to ukraść oczywiście, tylko nie ma jeszcze odważnego. Mamy deklarację. Tak jest. Ale mamy, ale jest order, na pewno. Święty Klemens... to nie jest przypadek, jest patronem naszej parafii, że znajduje się w Głogowie. To, że w Głogowie był, mamy to też udokumentowane. Myślę, że też gdzieś tam w przyszłości będziemy chcieli o tym przypomnieć, jakąś tablicą przynajmniej, z napisem, że Klemens był. Głogowie. A 100 lat po jego śmierci, to było w 1920 roku, święty Klemens może też i przyczynił się do cudu nad Wisłą. Bo nie wiem, czy wiecie, w Warszawie, kiedy już bolszewicy podchodzili pod Warszawę, Warszawa uklękła na kolana i zaczęła się modlić. I poszły procesje. Między innymi z naszego kościoła poszła procesja na plac zamkowy z relikwiami świętego Klemensa. Między innymi też z Andrzejem Bobolem, też od jezuitów. I jeszcze jedna procesja poszła z Władysławem z Gieroniowa. I przy tych relikwiach Warszawa się modliła. Też jak mówię dzisiaj o tych świętych, żebyśmy ten tydzień przeżyli z tymi świętymi. Popatrzcie się, to właśnie i ta modlitwa przy tych relikwiach też dokonały się wtedy cuda. Cuda nad Wisłą. Cud nad Wisłą. Dlatego też kolejny taki cud jest potrzebny 100 lat później. Ale dzisiaj już walka jest z czym innym. To nie jest walka z czerwoną zarazą. Tego jest inna zaraza. I też trochę czerwona. Niektórzy ją dobrze nazwali. Właściwie ją nazwali. I dlatego ta walka się to będzie toczyła, ale o nasze sumienia, o sumienia waszych dzieci, wnuków. Dlatego też dzisiaj to się dokonuje. Ta walka. Pewnie też jest potrzebna ta formacja i modlitwa, do której was też zachęcam.